YouTuberzy, czyli gatunek, który powinien umrzeć. I tak ja się do niego zaliczam. YouTuberzy to takie istoty, bo ludźmi bym tego nie nazwał, którzy po prostu są inni. Co się położyć? I myślę, że to jest najlepszy opis naszego zawodu. To, co my robimy, zazwyczaj totalnie nie ma sensu i nikt normalny nie zarabiałby w ten sposób. Wow! Ale my zarabiamy, bo my, youtuberzy, jesteśmy inni. Ale inny na pewno nie będzie dzisiejszy odcinek, bo dzisiaj oglądamy trudne sprawy. A ta cała moja wiązanka o youtuberach jest tylko po to i tylko dlatego, że w dzisiejszym odcinku, z tego co się przynajmniej orientuję, spotkamy kogoś, kto youtuberem chciałby zostać. Powiało grozą trochę. No. Przerażające. Jeszcze raz witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Piotrek, a to są trudne sprawy, czyli para dokumenty, czyli nie mam pojęcia po co to oglądacie, ale lubicie to oglądać, więc się cieszę. Domek jednorodzinny w spokojnej dzielnicy miasta. Tutaj od kilku lat mieszka rodzina Zarzewskich. 40-letnia Aleksandra wraz z 16-letnią córką Jagodą i 14-letnim synem Mikołajem. To jest właśnie to, o czym mówiłem. Może tego nie widać, ale kolega bardzo chce zostać youtuberem. Nawet dobrze mu idzie, bo zaczął nagrywać, a nie włączył nawet nagrywania. To jest bardzo youtubowe zachowanie. Aleksandry, 42-letni Adam Zarzewski, pracuje w firmie budowlanej w Hamburgu. Rodzina była dla mnie zawsze ogromną wartością. Razem z mężem po ślubie marzyliśmy o dwójce dzieci. Nasze marzenia się spełniły. Mamy cudowną córkę i syna. Tego dnia cała rodzina niecierpliwie oczekiwała na przyjazd męża i ojca. Adam przyjeżdżał do domu na kilka dni w miesiącu i starał się maksymalnie wykorzystać czas z najbliższymi. Najpierw miałem popracować w Niemczech pół roku. Ale w sumie stwierdziłem, że po co wracać i popracuję od razu 10 lat. Z żoną zdecydowaliśmy, że szybciej spłacimy kredyt za dom, jeśli popracuję trochę dłużej. Praca nie była tam ciężka, ale tęskniłem za domem. Dwa dni po powrocie ojca do domu Mikołaj wrócił ze szkoły wyraźnie nie w humorze. W końcu niechętnie przyznał się tacie, że film, który nakręcił, został wyśmiany przez jego kolegów i jego marzenie, aby zostać filmowcem, może już nigdy się nie spełnić. Ja za nagrywanie filmików na YouTube'a byłem wyśmiewany przez całe gimnazjum, przez całe liceum. I co? I żyję. I mam się dobrze. No jedyne co mam złe to kamerę. Nagrałem filmik, w którym jego dorobię głupie miny, ale nie zauważyłem, że moja mama kazała mi nakryć do stołu. No, wszyscy się śmiali, że jestem mami synkiem i żartowali, że zamiast filmowcem powinienem zostać lokajem. To była żenada stulecia. Próbowałem pocieszyć syna. Więc powiedziałem mu, że wszyscy filmowcy kiedyś mieli wzloty i upadki. Jeśli chce osiągnąć sukces, musi się nauczyć przegrywać. Nie wiem, ile z tego zrozumiał. Nie wiem, ile z tego zrozumiał. Nie wiem, czy to, co powiedziałem, w ogóle ma sens. To tylko dziecko jakoś trzeba było podnieść na duchu. Ale zauważyłem, że postanowił walczyć o marzenia. Następnego dnia Aleksandra przygotowywała rodzinny obiad. Cieszyła się z obecności męża, choć zaczynała się też niepokoić o Mikołaja, który już powinien wrócić ze szkoły. Oczekiwanie na syna przerwał jej dzwoniący telefon. Kiedy odebrałam telefon od wychowawczyni, wystraszyłam się, że coś się stało Mikołajowi. Nie chciała mi powiedzieć przez telefon, co się wydarzyło. Ludzie, którzy dzwonią do kogoś na telefon, ale nie chcą nawet zaspoilerować tego kawałeczku, po co masz przyjeżdżać, co się stało, to największe skurczybyki. Nie możemy przeklinać, pamiętajmy. Kilkanaście minut później Aleksandra i Adam Zarzewscy są już w szkole, do której uczęszcza ich syn Mikołaj. Zaskoczyła nas pani tym telefonem. Co się stało? Przykro mi o tym mówić, ale Mikołaj został przyłapany na gorącym uczynku. Nagrywał filmik z koleżanką, taki dla dorosłych? To jest w ogóle śmieszne, że filmy dla dorosłych można oglądać dopiero do 18 lat, ale w sumie uprawiać dorosłość można od wieku 15 lat. Czemu tak się dzieje w ogóle? Czemu tak jest? Mamy jakiegoś prawnika na sali? Czemu tak jest? Proszę panią, w pewnym wieku to raczej normalne. W toalecie? Mikołaj, czemu to zrobiłeś? Czemu to zrobiłeś? Na co miałem? Na korytarzu? Ty, mama, nie chodzisz po domu w staniku, to chociaż w szkole muszę sobie radzić. A dziewczynki w szkole jeszcze nie zaczęły nosić staników. W sumie nie mają na co. Jak nie masz dług, to nie nosisz butów, więc jak nie masz cycków, to nie nosisz stanika, proste. Pewnie ciekawość, hormony buzują. Dla mnie to normalna sprawa. Normalna sprawa. Normalna sprawa, podglądać dziewczyny w łazience. Normalna i ty go jeszcze bronisz, oczywiście. Nie kłóćcie się teraz, no. Obicie mi obciach. My się nie kłócimy, tylko wymieniamy poglądy. Tak, jasne. Myślę, że lepiej by było, gdyby tą rozmowę już poprowadzić dalej bez udziału Mikołaja. Albo najlepiej na policji. Wyjdź proszę na chwilę. Zaraz do ciebie dojdzie. Wyjdźmy tuś. Nastoletni chłopcy są ciekawi płci przeciwnej. Dlatego podglądają koleżanki.
Nie rozumiem, dlaczego ta nauczycielka się tak uniosła. Powinna być zadowolona, że nasz syn normalnie się rozwija. Powinna być zadowolona. Powinna być dumna z tego, że chłopcy pragną dziewczynek. To jest sukces. To są pierwsze objawy dorosłości. On dojrzewa. Powinna być dumna, że on wkracza w dorosłe życie. Proszę państwa, Mikołaj do tej pory nie sprawiał żadnych problemów wychowawczych, ale ostatnio strasznie się zmienił. Dlatego państwa poprosiłam. Osobiście ja nie zauważyłem u niego żadnej zmiany. Nie zauważyłeś, bo ciebie nigdy nie ma w domu. Nagle ci się wzięło na pretensje, bo twój chłop pracuje po pół roku w Germanii? Przypomniało ci się, to sobie zmień męża. I syna, i dom. Mikołaj. Mikołaj, chodź. Przeproś panią i idziemy do domu. Nie o to chodzi, żeby mnie przeprosił, ale żeby państwo wytłumaczyli mu, że tak nie wolno. Wolno, oczywiście, że wolno. Nie przesadnie, ale dyskretnie. Ty, co wy myślicie, że ja nie patrzę czasami dziewczynom na tyłek? Jestem facetem. Oczywiście, ja z przodu rozmawiam. Przepraszam panią mamo, pójdę poszukać Mikołaja, dobrze? Dobrze. Idź do damskiej łazienki, od razu się znajdzie. Przepraszam panią bardzo za syna i za męża, ale ostatnio bardzo rzadko bywa w domu. Proszę mnie nie przepraszać, tylko proszę spokojnie z nim porozmawiać. Nie wiem, przez kogo najadłam się bardziej wstydu. Przez Mikołaja czy przez męża? Przez siebie samą. Który udawał, jakby nigdy nic się nie stało. Mogłam pojechać sama do szkoły i załatwić tą sprawę, jak zawsze sama. Ponieważ Mikołaj nie odbierał telefonów od rodziców, Aleksandra i Adam wrócili do domu. Matka chłopca bardzo przejęła się sytuacją, natomiast ojciec uznał jego zachowanie za głupi żart. I to jest zdrowe podejście. Ojciec ma tak wyjebane w te dziecko, że nawet gdyby umarło z dnia na dzień, to on by się jakoś specjalnie nie przejął. Czemu mnie tak straszycie? Gdzie jest Mikołaj? Gdzie jest Mikołaj? Dla pani! A, mój brat gdzie jest? To nie wiem. Jeszcze nie wrócił. No ale która jest godzina? Dlaczego go ciągle nie ma? Jezu, jest już 13:10! Czemu go nie ma? Zaraz będzie ciemno! Po prostu zwiał i tyle, no. I ty to tak bagatelizujesz, przecież mogło mu się coś stać w sumie, prawda? Generalnie jak przechodzisz przez pasy, to też ci się może coś stać. Jak idziesz do szkoły, to też ci się może coś stać. Jak idziesz do sklepu, to też ci się może coś stać. Jak schodzisz po schodach w mieszkaniu, to też ci się może coś stać. Nic się nie stało. No, czy ty złego zrobił? Tylko ta baba niepotrzebnie natnękała. Czy ty siebie w ogóle słyszysz? Ty wiesz, że takie podglądactwo dla tych dziewczynek może się skończyć traumą. To dla niego może się skończyć traumą. Takie dziewczynki to nie wiadomo, co tam mają między nogami. Jagoda, czy ty chciałabyś być podglądana w toalecie? No, nie. Nie w toalecie. Wolałabym gdzieś w sali lekcyjnej. Może zadzwoń po kolegach, poszukajmy go, która jest godzina, jego ciągle nie ma. Na pewno jest u kolegi. Jak zgłodnieje, to przyjdzie. Da się przeżyć miesiąc bez jedzenia. Zresztą chodźmy wreszcie, zjedzmy w spokoju ten obiad. Tak, ty masz ochotę teraz na jedzenie. Ty masz ochotę teraz na jedzenie. Ma ochotę na jedzenie, on chce zjeść. Kij z synem, uciekł, to uciekł. Jak wróci, to wróci. Jak nie wróci, to więcej jedzenia dla mnie. Ja idę na obiad. W ogóle straciłam apetyt, dajcie spokój. Na twój obiad to zawsze mam apetyt. Byłam wściekła. Mój mąż nie widział w tym żadnego problemu. A ten gówniarz uciekł z domu tylko po to, aby opadły we mnie emocje. Chłopak miał już dość jej ciągłego strofowania i biadolenia. Chłopak miał dość swojej matki. Ja jestem w stanie go zrozumieć w momencie, kiedy rodzice się kłócą, a ty jesteś młody i nie za bardzo chcesz, żeby się rodzice kłócili. I wiesz, że twoja matka jest wybuchowa, a jak widać jest. Ty masz ochotę teraz na jedzenie. To też bym spierdolił i poczekał te kilka godzin, aż się uspokoi. Ewentualnie kilka dni. Ewentualnie już bym nigdy nie wrócił. Czułem się, że nie wyrasta na mamie synka. I byłem pewien, że wkrótce wróci. No bo co innego miałby zrobić? Tak jak przewidywał ojciec, Mikołaj późnym popołudniem wrócił do domu. Od razu poszedł do swojego pokoju i nie chciał otworzyć drzwi żadnemu z rodziców. Mikołaj, otwórz. Wreszcie. Siadę. Słuchaj, nie będę prawił ci kazań. Muszę już jechać, więc bądź rozsądny, żeby mama się nie martwiła. A przede wszystkim nie znikaj już bez zapowiedzi. Kolejnym razem jak chcesz zniknąć, to powiedz. Mamo, tato, jutro spierdalam z domu. Nie szukajcie mnie. No dobra, no po prostu miałem już dosyć tej jej marudzenia. No mama taka już jest, no ale nie marudzi bez powodu. No wiem. Słuchaj. Przeproś mamę, bo bardzo się tym przejęła, dobra? No niepotrzebnie, no wróciłem przecież do domu. Nie jestem już dzieckiem. Słuchaj, dla mamy zawsze będziesz dzieckiem. Dla mnie zresztą też. No a z tym podglądaniem, o którym mówiłem. Ej, to jest podglądanie. Jasna sprawa, no. Ja też byłem młody. Ja też byłem młody. Ja też byłem młody. I nastolatkiem byłem, i dorosły. Teraz mam 40 lat i dalej podglądam kobiety w przymierzalniach. Kieszonkowe. Wspominałeś, że
zbierasz na telefon. Też zbieram, iPhone 14 Pro sam się nie kupi. Skoro i tak musiałem pracować za granicą, chciałem spełniać marzenia dzieciaków. Ola nie pochwala rozdawnictwa, więc kieszonkowe musiałem dawać im po kryju. Twoja żona nie pochwalała rozdawnictwa. Czy kieszonkowe to rozdawnictwo? Fakt! Dbania o własne dzieci i chęć pomocy im, żeby miały też coś z tego życia, żeby miały na drożdżówkę w szkole czy cokolwiek, to rozdawnictwo. Czy twoja żona przypadkiem nie jest kurą domową? Przeprosisz mamę? Jasne. Dobra. Nie wiedziałem, że XNTentacion ma na imię Mikołaj. Na wstępie chciałem was przeprosić. Tutaj? Chciałem was przeprosić. Głupio wyszło. Przepraszam mama, już dostałem 200, także mogę cię przeprosić. Sorki. Nie sądziłem, że będziesz się aż tak martwiła. I za to podglądanie też przepraszam. No dobra, kochanie. Tylko na drugi raz nie rób takich głupot, dobrze? Mhm. Później jeszcze porozmawiamy. A tutaj dla ciebie mam kanapki na drogę. Chłop wyjeżdża do Niemiec do pracy, a ty mu kurwa zrobiłaś kanapki na drogę? Masz kanapeczki, na pół roku powinny starczyć. Już po wyjeździe Adama, Mikołaj i Jagoda zajęli się odrabianiem prac domowych. Mhm. I co jeszcze? I może się uczyli na sprawdzian. W jakim świecie wy żyjecie? Lektor, halo, nikt ci nie powiedział, że ludzie już się nie uczą w szkole? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja w sprawie Mikołaja. Kto my wszyscy do tego Mikołaja? Jeszcze nie ma nawet grudnia! No gratuluję! Pięknie go pani wychowała! Koleżko, uspokój się trochę. Po pierwsze, czemu uciekłeś z domu z papieru i zmartwychwstałeś? Po drugie, czemu krzyczysz? Pięknie go pani wychowała! A po trzecie, w jakiej sprawie pan przychodzi? Bo jak do Mikołaja i pan się tak zachowuje, to zaraz wpiszę na listę rózgę. Nie rozumiem. Moja córka, Agnieszka, wróciła do domu. O, no to gratulacje, nie? Akurat nasz syn na początku nie wrócił. Nasz, w sensie, że jej syn, nie mój, jej syn jest. Ja nie byłem nic w tym pana dokumencie. A rozdygotana, nie dało się jej uspokoić. I co się okazuje? Że pani syn Alek podglądał ją w toalecie. Aż tak jej się to spodobało? Już byliśmy wezwani do szkoły w tej sprawie. Wszystko jest wyjaśnione. Mój syn bardzo żałuje. Powiedział, że więcej to się nie powtórzy. Ten gnojek nie wie, gdzie są granice. Niech pan uważa, jak się pan wyraża o moim dziecku. Najchętniej to by go sprał, rozumie pani? Tak się zastanawiam, kto do końca nie wie, gdzie są granice i wydaje mi się, że ten młody chłopaczek Mikołajek wie bardziej niż ty. Proszę go nie straszyć, bo wezwę policję, a wychowanie dziecka jest moją tylko sprawą i mojego męża. Nie miał prawa podglądać mojej córki, a tym bardziej zamieszczać filmiku z nią w internecie. O, nie miał prawa od razu. To trzeba zadzwonić do prawo Marcina i się dowiedzieć. Znajdźcie swoje prawa i obserwujcie prawo Marcina. Rozumiem. Już pani dobrze wie, o co chodzi. Ale ja tego tak nie zostawię. Gnojek jeszcze mnie popamięta! Grozisz 14-latkowi, nawet nie tam, chyba z 10 miał, czy tam 12. W każdym razie grozisz dziecku. Czasem się naprawdę zastanawiam, gdzie dorośli ludzie mają mózg. Byłam roztrzęsiona. Nie dość, że Mikołaj mi okłamał i nie przyznał się do tego, że nagrywał te koleżanki, to jeszcze ten facet zachowywał się skandalicznie. Rozumie jego złość, ale mógł podejść do tego troszkę inaczej. Zaraz po wyjściu ojca koleżanki Mikołaja, Aleksandra postanowiła poważnie porozmawiać z synem. Co? Natychmiast do mnie. Musimy porozmawiać. Ja mam lekcję. To ty to zrobiłeś? Ale co? Nie udawaj, że nie słyszałeś tych krzyków. Czy to ty nagrałeś te dziewczynki i wrzuciłeś to do sieci? Ja tylko trzymałem telefon. On nagrywał. No tak, to ja, no. Mikołaj, dlaczego to zrobiłeś? W jednej branży filmowej mi nie wyszło, to poszedłem do drugiej. Tam sukces jest gwarantowany. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Bardzo łatwo osiągnąć sukces w branży po... Po prostu. No nie wiem, jakoś samo wyszło. Tak, no pewnie, samo wyszło. Patrzy dziewczyna, jakoś ręka mi automatycznie do kieszeni włączyła aparat. Ja tylko sobie patrzyłem, ręka sama wszystko klika, zaczęła nagrywać. Ja nawet nie patrzyłem, co nagrywa, patrzyłem na dziewczyny. I tak potem dziewczyny poszły, a pan... O, nagrywanie, Jezus Maria, ojo! Ale mi ręka, o nie, nie mogę tego kliknąć, żeby wysłać do internetu, nie rób tego! No już trudno. Samo wyszło. A jak ty byś się czuł, gdyby ciebie ktoś nagrał i wrzucił to do netu? Ja czułbym się sławny. Nie wiem. Słuchaj, twoje zachowanie jest skandaliczne. Masz to natychmiast wykasować i przeprosić dziewczyny. Wszystkich przeproś. Cały świat czeka na twoje przeproszenie. Co żeś zrobił? Kasuj to z internetu. Co zrobiłeś? Kasuj to z internetu. Dobra. Okej, okay. To wszystko? Tak, wszystko. Mogę iść? Mam... Tak, możesz iść. Możesz, do nauki. No nie sądziłem, że będzie z tego aż taka afera, ale filmiki miały dużo wyświetleń, więc w sumie było warto. Wszystko dla wyświetleń, pamiętajcie widzowie. Nieważne jak mówią, ważne żeby mówili. No ja teraz mam plan B. A to czy miała 13 czy 14, to już nie moja sprawa. Zresztą jak widać po dzisiejszych czasach, to wcale nie ma znaczenia. Do internetu można wrócić bez problemu i wszyscy i tak będą się z tobą krosować. Minęły 2 dni.
Mikołaj przeprosił koleżanki, a Aleksandra powoli... Co to jest kurwa za śniadanie? Jakaś drożdżówka, do tego kanapka z serem, która jest złożona... Zacznijmy od tego, że nikt w domu na śniadanie nie jest złożonych kanapek. Siedzi dwie pomówki, ale nigdy złożono... To nie ma sensu. Tak się robi kanapki do szkoły, żeby się nie rozwalało, żeby po opakowaniu nie latał pomidor i wszystko inne. Ale w domu, jak siedzi przy talerzu, to się nie składa kanapek. Pomniała o nieodpowiednim zachowaniu syna. W niedzielę cała trójka znajduje czas na wspólne, rodzinne śniadanie. Siostra, po kacycki będzie więcej wyświetleń! O, a zapomniałem, tak trzeba nagrywać. Co się dzieje? Kurde, co to jest? Pasta? Szczotka, pasta, kubek, ciepła woda. Tak się zaczyna fajna przygoda. Myję zęby, bo wiem dobrze o tym. To ich nie myje, te ma kłopoty. I jeszcze do kubka zamiast herbaty wlał ci Listerin. I już nie musisz mieć dzisiaj zębów. W kanapce miałaś pastę, w kubku Listerin. Higiena jamy ustnej zaliczona. Uuu, Jezus, fuu! Jesteś nienormalny, ty debilu, co ty robisz? Jagoda, jak ty mówisz do brata? W ogóle w tej kanapce jest pasta do zębów, a zamiast cukru nasypał soli, no. Widać, że uczył się od najlepszych. To akurat mniej więcej te czasy, kiedy Marcin Dubiel nagrywał pranki. Ty co się śmiesz, gówniarzu? Ty nienormalny jesteś, co ty sobie myślisz? Oddałaj ten telefon, ja cię nagrywaj tego, no! Co ty myślisz? Masz to skasować! Już widzę ten tytuł. Umyła zęby, gwiazdka, wielki prank na siostrze, gwiazdka. Bardzo się zdenerwowała. Śmieszne. Hit! Kurde, co ty robisz? Jagoda! Jezus. Dobrze mi od tej soli, zaraz się zżygam. Jagoda, nie przesadzaj, to tylko psiku. Psikus, tak? Oczywiście! Gdybym tu nasypał jakieś trutki na myszy, to też byś się śmiała? Wtedy by było najzabawniej, bo byś nie krzyczała. A teraz krzyczysz, trochę zepsułaś całą atmosferę pranka. Co ty w ogóle mówisz? Jezu, nie chcę się z tą gadać, nie widzisz tego, naprawdę? To były tylko żarty. Tak, jasne, żarty! Co ty robisz? Czemu do niego krzyczysz, co on robi, jak on siedzi w pokoju? On tam, on pewnie już to zgrywa na YouTube'a. No i cyk, uploadzik leci. Żałuję, że się urodziłeś, rozumiesz? A mnie ma spokoju, nie? Pierw przychodzi jakiś dorosły facet, mówi: pożałujesz, gnoju, pożałujesz. Teraz siostra mówi: pożałujesz, że się urodziłeś. Boże, tam wszyscy go kochają, nie? Super jest Mikołaj, no. Oczkiem w głowie rodziców. Jako dziecko dużo chorował i ciągle był w centrum zainteresowania. Nigdy nie miałam o to pretensji, ale gdy robił sobie głupie żarty moim kosztem, to mama powinna stanąć po mojej stronie. Trochę się na niej zawiodłam. Jagoda stoi od pół godziny pod zamkniętymi drzwiami do pokoju brata. Jagoda jest głupia. Nawet butów w domu nie zdjęła, to jest podwójnie głupie. Będziesz kurwa sprzątała. Mikołaj pozostaje jednak nieugięty i nie zamierza wyjść. Hejka. Wchodź do środka. Chodź do środka, razem postoimy pod drzwiami mojego brata. Co będziemy robić? Kartkóweczka jest. No tak, zapomniałam. Wow! Jest! Wow, ale straszne. Zmiataj stąd! Sorry, to tylko mój głupi brat. Spoko. Brat? Nie, to jakiś wilkołak był, to twój pies. Ej, wilkołak to taki bardziej pies czy kot? Nie, wilkołak to pies. W ogóle o czym ja kurwa mówię? Już sobie taką kupię. Będę straszyła, moja siostra będzie niegrzeczna. Ale czy z maską czy bez, mój brat będzie wyglądać tak samo głupio. Ale maska jest naprawdę super. Jak to lubi? Dobra. Chodź, weźmy sobie ciasto, żeby osłodzić ból nauki. Chodź, weźmy sobie ciasto, żeby osłodzić ból nauki. Chodź, weźmiemy sobie ciasto. Co za dużo kalorii, to zawsze dobrze. Co oni tam mają za obraz? Kto ma takie obrazy w domu? Wyobrażacie sobie mieszkać w domu, gdzie na ścianie wisi taki obraz? Co to kurwa jest? Żart z maską wcale mnie nie rozśmieszył. Mój brat pozwalał sobie na zbyt wiele, bawiąc się moim kosztem. Czułam, że moja cierpliwość się kończy, a na mamę nie miałam co liczyć. Postanowiłam, że sama wymyślę, jak go ukarać. Jagoda i Klaudia szybko zmieniły plany. Ponieważ klasówka z matematyki jest dopiero pojutrze, dziewczyny zamiast się uczyć omawiają bardziej interesujące je tematy. Co sądzisz o tych SMS-ach? Zależy on na tobie. No mówi do mnie skarbi, kochanie. Masz 15 lat. Jak ktoś mówi do ciebie skarbi, kochanie, to nie wiem, czy zależy mu na tobie na pewno. To jakby nie byłbym przekonany. On prawdopodobnie pisze skarbie do 10 dziewczyn naraz. Kochanie tylko do 5, ale wciąż nie jesteś sama. Ostatnio dostałam od niego czerwoną różę. To fajnie, że Czarek tak o ciebie dba. Wiesz, to jest chyba to. Zakochałaś się? O, Czarek jest taki fajny, no możemy gadać godzinami i...
nie tylko gadać. Ile wy tego ciasta wzięłyście? Przecież wy grube będziecie! Jak ja? Przecież to wy miałyście się uczyć, a nie gadać z jakimś Czarku. Chuj mnie interesuje Czarek! Kurwa, matematyka, wyjmuj książki! Nie gadaj, żeby... Znaczy, to jest jedyny problem. Całowanie jest super i nie tylko całowanie, ale... On chce czegoś więcej i ja niby też, ale... Chcesz czy nie? Trochę się boję. Jesteśmy przecież razem dopiero 2 miesiące. Chciałabym go najpierw lepiej poznać. No ale z drugiej strony boję się, że jak tego nie zrobimy, to znajdzie sobie inną. Też może tak być, jakby dużo dziewczyn się koło niego kręci. Nie chcę, żeby pomyślał, że mi nie zależy. Co ty byś zrobiła? Sama nie wiem. Strasznie zanudzacie. Nawet ja nie mam jak tego wyratować. Nie wiem, co ja bym musiał zrobić, żeby was teraz rozśmieszyć, żeby podciągnąć atmosferę. Totalnie nie mam pojęcia, w jaki sposób mogę zrobić tak, żeby ten film nie był nudny. No nie wiem, tak chodzę i się zastanawiam, co ja jeszcze mogę zrobić. Czemu wy jesteście takie nudne? Jest crunchips, jest impreza. Zrobić czegoś, czego nie chcesz. No tak. Bardzo zależało mi na Czarku. To tak naprawdę pierwszy chłopak, z którym chodziłam na poważnie. Był ode mnie starszy i nie chciałam, żeby uznał, że jestem zbyt dziecinna. No ale Klaudia miała rację. Nie mogłam robić czegoś wbrew sobie. A tak zmieniając temat, ty coś kręcisz z Patrykiem? Nie wiem. Nawet czy mu się podobam. No co ty, gapił się na ciebie ostatnio całą przerwę. Serio? No, jak pies na szynkę. Zryznaką plebę. Ty wariatko. Co to było? Nie wiem. Dobra, poczekaj. Nie wierzę. Co ty tu robisz? Znowu naprawdę? Zapięcie gnoju, dorwę cię w końcu! Jest. To go dorwij w końcu, a nie tylko mówisz, a jak masz okazję go złapać za fraki i zrzucić ze schodów, to nic nie robisz, stoisz i patrzysz. Teraz masz najlepszą okazję, matki nie ma w domu, nie będzie dla ciebie. Ja co tu się dzieje? Jednak jest, to dobrze, że go nie zrzuciłaś. Kogoś znowu mnie podsłuchiwał. Ja to rozwiążę, pójdę z nim porozmawiać, idź do kolegi. Kurzu jeden! Jagoda, przestań, idź do pokoju. Jesteś niesprawiedliwa przecież! Idź, ja z nim porozmawiam. Jagoda miała prawo być zła na brata. Naruszył jej prywatność. Ale nie rozumiałam jej wściekłości. I dlaczego złościła się na mnie? Poprzednie żarty Mikołaja były idiotyczne, ale na swój sposób zabawne. Ale żeby podsłuchiwać moją rozmowę z przyjaciółką, to gruba przesada. Postanowiłam, że raz na zawsze oduczę go głupich żartów. Jagodzie nie udało się ukarać brata. Następnego dnia dziewczyna wraca jednak wcześniej ze szkoły i jest jeszcze bardziej wściekła na Mikołaja. Zabiję cię! Chodź tutaj! Rękoma go nie zabijesz, weź nóż. Tępy, ale jak dobrze wycelujesz, to chociaż oko mu wydubiesz. Mamo! Czemu to zrobiłeś, co? Się głupio śmiejesz jeszcze, tak podły jesteś i tyle! Zadałem pytanie widzom i zbieram odpowiedzi. Jagoda, puść brata, co ty mu robisz? Twój ukochany synek nie tylko wczoraj podsłuchiwał moją rozmowę, ale całą nagrał! Mikołaj! Gorsze, że wrzucił ten filmik do sieci! Tyle razy ci mówiłam, że masz nie podsłuchiwać i nie wrzucać tych filmików bez zgody tych, których nagrywasz! Już nigdy nie pójdę do szkoły, jak ja się wszystkim na oczy pokażę! Oj, nie przesadzaj, nie przesadzaj! Wysłuj linka wszystkim moim znajomym z komentarzem, piszcie, co ma robić Jagoda! Pokaż mi ten filmik, to ocenię, jaki jest naprawdę... Nie, nie obejrzysz go! Jeżeli ten link lata po sieci, to uwierz, łatwo do niego zgarnąć dostęp. Czy Natalia naprawdę teraz musiała zacząć odkurzać? Natalia! Ja tu nagrywam! Wyślij tego gnoma do Australii, bo gdzieś utop w jeziorze! No. Wysłanie do Australii trochę się nie opłaca, a jezioro mamy blisko. Na pewno będzie taniej niż bilet do Australii. Jagoda, do pokoju! A ty pokazuj mi ten filmik! Zemszę się sobie gnoju, rozumiesz? Zemszę się! On chce czegoś więcej. Byłam w szoku, że moja córka rozmawia na takie tematy. Byłam w szoku, że moja córka rozmawia o chłopakach. Ona ma dopiero 16 lat. To jeszcze nie jest wiek na trzymanie się za rękę. Myślałam, że to mała dziewczynka, a to już przecież nastolatka. Ten film nabył mi bardzo dużo wyświetleń i nie zamierzałem go kasować, chociaż mama i Jagoda tego bardzo chciały. Ja niech się złoszczą. Ja to mogłem znieść, bo czego się nie robi dla widzów. On poświęca swoje życie i swoje zdrowie po to, żeby widzowie mieli content. To dokładnie tak samo jak ja. Mnie już i tak popierdoliło. Ja niedługo skończę w szpitalu psychiatrycznym. Ja jestem tego bardziej niż pewien. Jebać te paradokumenty i jebać moje życie. Jak inaczej miałam zostać gwiazdą internetu. Następnego dnia w szkole Mikołaj naradza się z kolegą Danielem. Chłopcy omawiają, w jaki sposób mogliby zwiększyć oglądalność kanału internetowego. Możesz pokazać fiuta, to zawsze działa. Jeszcze nie sprawdzałem, ale jestem pewien, że jakby pokazał, to by zadziałało. Jak już teraz zrobię jakiś żart, to mi chyba zabije. Nagranie rozmowy z przyjaciółką było super. No, bo nieustawiane. Nabiło sporo wyświetleń. Czemu skasowałeś ten filmik? Wiesz, jak coś jest niedostępne, to ludzie tego bardziej chcą.
Dam zapowiedź, że znów wrzucę i każdy będzie czekał. Chłop naprawdę wie, jak dobrze zachęcić widzów do śledzenia twojego kanału. On zniknie na pół roku tylko po to, żeby wrócić, mieć 193 tysiące widzów i znowu zniknąć. Co ma zrobić Jagoda? Dostałeś chyba ze 100 komentarzy. 120. To są dobre pomysły, ale muszą być to coś ekstra. Wiesz, same żarty z siostry nie załatwią mi miliona obserwujących. Trzeba zacząć robić pranki na jej osobach. Pranki też ci nie załatwią miliona obserwujących. Słuchaj, to w dzisiejszych czasach nic ci kurwa nie załatwi miliona obserwujących. Może fiut by podziałał, nie wiem. Jeszcze nie jestem aż tak skrajnym w momencie, żeby pokazywać chuja. Towarz z obcych ludzi? Pewnie. Wiele osób chce to oglądać. Tak samo jak challenge, zakłady, czy też bójki. Paradokumenty też, okej? Okay? Paradokumenty ogląda bardzo dużo osób. Bardzo dużo osób chce oglądać paradokumenty. Oczywiście, że tak. Możemy się też o coś założyć. Też powinieneś mieć swój kanał. Nie znam się na tym, ale chętnie ci pomogę. No dobra, mam nawet jeden pomysł na dziś. Wchodzę w to w ciemno, możesz na mnie liczyć. Cieszyłem się, że Daniel chciał mi pomóc. Sam nie dałbym rady rozwinąć mojego kanału. Żeby ktoś to chciał oglądać, trzeba było zaskoczyć widzów i ciągle wymyślać coś nowego. Miałem swój cel i czułem, że się do niego zbliżam. Jest już kilka godzin po lekcjach, gdy Mikołaj wraca do domu. Tym razem jednak nie pamiętał, bo o swoim spóźnionym powrocie uprzedzić mamę. Skończyłeś lekcję o drugiej. Czy ty wiesz, która jest godzina? Dzwonię do ciebie. Masz dwa telefony, żadnego oczywiście nie odbierasz. Wiecie co, ja trochę mu współczuję. On na pewno ma zjebane życie w tym momencie. I nie mówię tu o postaci z paradokumentu. Mówię tu o nim, jako o prawdziwej osobie. No, miałem jeszcze jedną sprawę do załatwienia. Co ty kulejesz? A nie, tylko potknąłem się w UEFA. Graliście w coś? W kosza? Nauczyciel widział ten wypadek? Ja potrafiłem wrócić z liceum ze złamaną prawie kością u nogi, rozciętym kolanem, podbitym okiem i mama się tylko ze mnie śmiała, że ty to zawsze sobie coś musisz zrobić, nie? I w sumie ja rozumiem, no kurwa, praktycznie codziennie miałem nową ranę na sobie. Ale co chwilę ktoś się potyka. Siadaj, chcę zobaczyć tą nogę. Jagoda! Jagoda, chodź tutaj na chwilę! Jagoda, apteczkę przynoś szybko, syn mi umiera! Jagoda, przynieś mi lód z lodówki, twój brat miał wypadek na WF-ie. Na WF-ie? A może powiesz mamie prawdę? Jaką prawdę, Mikołaj? Mamo, ona tylko żartuje. Zaraz pokażę prawdę. Ja to czuję prawdę. Weź nałóż tego buta z powrotem. Zostaw, mamo, nie patrz. Nie! Co, co ty robisz? Pokaż mi ten filmik. Proszę bardzo. Aż serce stanęło mi w gardle. Na filmie, który pokazała mi Jagoda, Mikołaj z kolegą zakładali się, kto skoczy z większej wysokości. I wygrał magik. Nie mogłam na to patrzeć. Mikołaj, co to jest? Ty ryzykujesz własne życie i zdrowie dla takich filmików? Tak właśnie działa YouTube. Bez ryzyka nie ma wyświetleń. Mamo, ale nic mi się nie stało, tak? Kostka mi jutro mi się poprawi. Jutro mi się kości zrosną, do wesela się zagoi, wszystko spoko, a wyświetlenia lecą w górę. Mikołaj. Pod moim filmem jest ponad 1000 wyświetleń. Fame, mamo, fame. Mikołaj, ty jesteś niepoważny. Nie możesz ryzykować własnego życia tylko po to, żeby ktoś oglądał to w internecie. A ty nie zrozumiesz, ty stara jesteś, to nie twoje czasy. Ty w jego wieku nawet nie wiedziałaś, czym jest internet. To się wtedy nie było internetu. Takie są dzisiejsze czasy. Fame, mamo, fame! Ja niedługo będę sławny, mamo, zobaczysz. Mikołaj, to nie jest najważniejsze! Jak kurwa nie jest? Sława jest najważniejsza! Każdy chciałby być sławny. Każdy! Mikołaj, tą nogę musi zobaczyć lekarz. Ubieraj się, wychodzimy. A przestań, mamo. Mikołaj, idziemy do lekarza. Ważne, że wygrałem zakład. Tak, bardzo ważne. Idziemy. Pod mnie. No, dlatego musi zobaczyć to lekarz. Trzymaj telefon. Byłam załamana. Nie poznawałam własnego syna. Dla sławy w internecie był gotowy narażać własne życie. Aż bałam się pomyśleć, co mu jeszcze wpadnie do głowy. Załamana beztroskim podejściem Mikołaja, Aleksandra nie spała całą noc. Chciała porozmawiać o zachowaniu syna z Adamem. Jednak mąż oddzwania do niej dopiero kolejnego dnia rano. No cześć, kochanie. Czy to coś pilnego? A, bo ona ma męża! Ostatnio on był chyba z 20 minut temu, więc już mogłem zapomnieć, okej? Okay? Padam z nóg. Adam, ja już nie daję sobie rady. Ten dzieciak, wiesz co wymyślił, założył się z kolegą, kto skoczy z większej wysokości i uszkodził sobie nogę. To chłopak, nosi go. Musi się wybiegać, wyskakać. Ale w taki sposób, takie pomysły. To jest całkowicie normalny pomysł w głowie nastoletniego chłopaka. Ja w jego wieku miałem o wiele gorsze zakłady. My z moim przyjacielem w wieku 13 lat jeździliśmy do akwaparku i zakładaliśmy się, który z nas złapie więcej dziewczyn za tyłek. Mieliśmy 13 lat, tak, dobrze słyszeliście. A liczby sięgały tam po 20 dziewczyn na głowę. Proszę cię, wymyśl coś. Może dasz mu jakieś pieniądze?
kupi sobie jakąś grę, będzie siedział w domu i będziesz miała go na oku. Kochanie, ale to nie o to chodzi, żeby mu za wszystko płacić. To nie jest rozwiązanie. On potrzebuje ojca, on potrzebuje wsparcia. On potrzebuje wyświetleń, a nie ojca. Wyświetleń, viewsy! Kup mu 1000 subskrypcji i będzie szczęśliwy. Zawsze możesz na mnie liczyć. Jak mogę na ciebie liczyć? Przez telefon? Co, powiesz mu, żeby był grzeczny, żeby więcej tego nie robił? Myślisz, że to rozwiąże sprawę? Ależ Oluś... Kochanie, musisz zdecydować. Albo my, albo praca. No to w takim razie ty też musisz zdecydować. Albo siedzenie w domu, albo pracowanie po 12 godzin dziennie. Jeżeli on zrezygnuje ze swojej pracy, to sam mieszkania nie utrzyma. Nazajutrz Aleksandra poprosiła Mikołaja o pomoc w zrobieniu większych zakupów. W drodze do domu spotykają sąsiadkę, która zawsze jest świetnie poinformowana o tym, co wydarzyło się w okolicy. A była pani w tym sklepiku na rogu? Nie. To nic pani nie wie? Nie, tam był napad. Napad był? Co pani mówi? Jakiś mężczyzna wszedł do sklepu. Ciężko byłoby zrobić napad, nie wchodząc do sklepu. Tak stoisz przed drzwiami. O, napad! Może pan otworzyć? Akurat nie sprzedawczyni wykładała towar. Biedna kobieta wylądowała w szpitalu. No ale co się stało? Pobił ją? Dzięki Bogu nic. Tylko wystraszył, ale pani Alinka leczy się na serce. Nic jej się nie stało? Dzięki Bogu nic. Wiem tylko tyle, że jest w szpitalu. Do szpitala bez powodu nie biorą. A dużo ukradli? Właściwie. Najprawdopodobniej nic nie ukradli, nic nie zginęło. Jak coś usłyszę, to na pewno wam jeszcze powiem. Lećcie, kochani, lećcie, pewnie chłopak głodny. No, dziękujemy bardzo, do widzenia. Do widzenia. Pewnie głodny, bo nic nie ukradł ze sklepu. Mógł chociaż batona wziąć, to może nie byłby taki głodny. A ty co, nie umiesz mówić do widzenia, sąsiadce? No. Jak usłyszałam historię z napadu z maską wilkołaka, przypomniałam sobie o masce mojego syna. Miał taką samą. A przecież przechodził trudny okres. Bałam się pomyśleć, że to jego pomysł. Musiałam to sprawdzić. Kilka minut później matka i syn wracają do domu. Aleksandra postanawia od razu porozmawiać z synem na temat swoich podejrzeń. Mikołaj, a gdzie ty masz w ogóle tą swoją maskę wilkołaka? A sam już nie wiem, znudziła mi się. No, jak to nie wiesz, gdzie masz maskę? No, może komuś pożyczyłem albo dałem. Albo zgubiłem w sklepie, jak na niego napadłem. Taka nagle niepamięć, nie wiesz, gdzie masz ją albo komu pożyczyłeś. No może poszukaj w takim razie. No dobra, poszukam. No, ja czekam. Wiesz, że masz taką samą maskę, jak miał ten przestępca. A skąd ty wiesz, że on ma taką samą? Może tamta maska wilkołaka była inna? Nie wszystkie maski wilkołaka wyglądają tak samo. A ty tylko słyszałaś, że ktoś napadł. Nie widziałaś tego, kto napadł. Po czym wnioskujesz, że to są dwie takie same maski? To mogą być dwie różne, naprawdę. Mamo, maskę wilkołaka można kupić w każdym sklepie ze śmiesznymi rzeczami oraz w tysiącach miejsc w internecie. Każdy mógł to kupić. Spójrz mi w oczy i powiedz, że to nie ty przestraszyłeś tą sprzedawczynię. Sama się przestraszyła, ja tylko wszedłem do sklepu. Mikołaj, to nie są żarty. Ta kobieta jest w szpitalu, mogło się dla niej to źle skończyć. Przecież mówiłem ci, że to nie ja. Czemu mi nie wierzysz? Bo się bardzo zmieniłeś. No ale nie jestem głupi. Oby, synu, oby, bo będą problemy. Byłam zrozpaczona. Jeszcze miesiąc temu wierzyłam mojemu synowi w każde jego słowo. Ale po tych wydarzeniach nie wiedziałam, czy mogę mu jeszcze zaufać. Bardzo mnie zawiódł. Kilka minut później Aleksandra wchodzi do pokoju Mikołaja bez pukania. Bez pukania. Co ty zrobiłaś, kobieto? Nigdy nie wchodzi się do pokoju chłopaka, który jest nastolatkiem, bez pukania. Nie chcesz zobaczyć, co on tam robi. Właśnie ogląda coś na komórce i wyraźnie próbuje to ukryć przed matką. Co ty tam masz? Nic. Pokaż mi telefon. No, mamo. Dawaj telefon, synu. Kiedy zobaczyłam film z napadu, byłam pewna, że Mikołaj maczał w tym palce. A, film z napadu. Dobra, pół biedy. Ja już się bałem, że w czym innym maczał palce. Musiał ponieść za to karę. Okłamałeś mnie. Skąd ty to masz? Sam nakręciłeś? Mówiłem ci, że nie. Ktoś mi to podesłał. Kto? Nie znam gościa, niedawno mi to przysłał. Mikołaj, czy ty wrzuciłeś ten film do internetu? Nie.
To powinna zobaczyć policja. Filmik krąży po sieci, prędzej czy później i tak do nich trafi. Ale po co? Przecież to nic takiego. Jak nic takiego? Przez to wszystko ucierpiała niewinna kobieta. Mogło jej się coś stać. Jest w szpitalu. Niepotrzebnie się tak tym wszystkim martwiła. A poza tym to nie ja nakręciłem ten film, więc nie mam zamiaru czuć się winny. Żałuję, że ci to w ogóle pokazałem. Zawiodłam się na tobie, synu. Zawiodłam się i to bardzo. A ja zawiodłem się na tym odcinku. Szczerze myślałem, że będziemy młodzi, zabawni, śmieszni, jak sami widzicie, lekko przysypią. Byłam pewna, że Mikołaj brał udział w tym żarcie, na którym ucierpiała sprzedawczyni. Jakbym poszła na policję, to doniosłabym na swojego syna. Nie wiedziałam już, co z tym zrobić. Film z napadu miał bardzo dużo wyświetleń i chciałam, żeby przyciągnął mi jeszcze trochę widzów. No, trochę głupio, że ta sprzedawczyni tak się tym wszystkim przejęła, ale to już chyba nie moja wina. Rozczarowana i załamana zachowaniem Mikołaja, Aleksandra dzwoni do męża. Ma nadzieję, że Adam będzie potrafił rzeczowo porozmawiać z synem. Mikołaj, otwórz, tato chce z tobą porozmawiać. No, jasne. I co mi powie? Żebym był grzeczny, to dostanę 200 zł? Adam, czy ty to słyszysz? Tak. No co? Tata dobrze wie, że żeby był grzeczny, to musi mi zapłacić. Ale mały skurwiel! Już się nie lubię, Mikołaj, wypier... Zresztą możesz wpaść do tej rzeki. Nie porozmawię z nim, bo nie wytrzymam. A co ty mi możesz zrobić, co? Naciszesz na mnie przez telefon? Zawsze mogę cię wyłączyć. Mikołaj! No co? Mówię prawdę. Może w ogóle sobie zrobię taki cennik. 20 zł to godzina bycia grzecznym. W promocji 150 zł za cały dzień. Czy ty teraz rozumiesz, jaki jest problem? Ja rozumiem, jaki jest problem. Ciężko będzie przywiązać mu kamienie do stóp, żeby nie mógł wypłynąć. A co ci mnie to w ogóle obchodzi, co? Jak siedzisz w tych swoich Niemczech? Daj mi spokój, bo mam do napisania wypracowanie. Daj mi spokój, bo mam do napisania nowy scenariusz na kolejny napad. Jeszcze nigdy Mikołaj nie był taki chamski. Ale w sumie ucieszyłam się, że Adam miał okazję posłuchać, co muszę znosić każdego dnia. Do tej pory nie wiedział, że mamy problem z synem. Gdy następnego dnia Mikołaj idzie do szkoły, zaczepia go Piotr, mężczyzna, który kilka dni wcześniej był w domu Zarzewskich w sprawie podglądania jego córki. Ciekawe, czy ktokolwiek zareaguje, że jakiś kurwa dorosły chłop podchodzi do jakiegoś dzieciaka, zrzuca mu słuchawki z łba, zaraz tam kurwa jebnie mu jakiegoś lewego. Spotykamy. Poznajesz mnie? Nie. Czułem, że byłeś w domu, kiedy do was przyszedłem. Nie wiem, o czym pan mówi. Mamusia ci nie powiedziała, że byłem u was? Pewnie zapomniała. Słuchaj, cwaniaczku, nie dość, że upokorzyłaś moją córkę, to jeszcze moja żona prawie zeszła przez ciebie na zawał. Przeze mnie? Ale co ja niby zrobiłem? Kręcisz te swoje kretyńskie filmiki kosztem innych ludzi. Ten gościu ma strasznie dużą głowę porównując do jego ciała, widzicie to? Strasznie nieproporcjonalnie to wygląda. Wygląda, jakby go urządliła osa i po prostu tak mu głowa tak... Zabawa to może jest dla ciebie. Ale na pewno nie dla mojej córki i żony. A ja nagrałem filmiku z pana żoną. Nie ty. To niby kto? Nie udawaj takiego niewiniątka. Ja nic nie udaję. Przepraszam bardzo, ale bardzo się śpieszę. Idź, idź. Jeszcze się spotkamy. Od razu poznałem tego gościa i bardzo się go przestraszyłem. Nie sądziłem, że ktoś się będzie mnie czepiać na ulicy. Taka scena sławy. Bardzo dużo osób ciebie wtedy zaczepia na ulicy. Nawet z psem się momentami nie da spokojnie wyjść. Bo śledzi cię grupka dzieci. Idą z telefonami. Prowcio, prowcio. Przestraszony spotkaniem z Piotrem, Mikołaj nie mógł skupić się na lekcjach. W czasie przerwy opowiada swojemu koledze Danielowi o nękającym go mężczyźnie. Jeju, ale ty masz ciekawe życie. No, przede wszystkim to mam stalkera. Ale ten facet cię nie nęka, chce się tylko odegrać za żonę. No i za córkę. Przeprosiłeś Agę? No tak, ale on myśli, że ten napad to też był mój pomysł. Poważnie? Ale ty tego nie zrobiłeś. Czy zrobiłeś? Nie no, co ty? Wrzuciłem tylko do sieci. Widziałem, nabiłeś masę wyświetleń. Nabiję jeszcze trochę i kasuję ten filmik. Jak już ludzie subskrybowali twój kanał, to będziesz mieć sporo widzów. No, mam już sporo. Słuchaj, mógłbyś mi odprowadzić po szkole kawałek? Chcę obgadać jeszcze jeden filmik. No dobra, ale tylko kawałek. Tak naprawdę nie miałem nic pilnego do obgadania z Danielem. No po prostu nie chciałem, żeby tamten facet znowu mnie dorwał, gdy byłem sam. A myślisz, że jak będziecie we dwójkę, to on cię nie dorwie? Myślisz, że problemem dla niego będzie jakiś inny dzieciaczek w okolicy? On jest w takiej furii, że on brzuchem to was może... Jak gragas, jak gragas! Bałem się go, bo wydawał się dziwny i na pewno mógł być niebezpieczny. Po szkole Mikołaj większość z drogi do domu pokonuje z Danielem. Chłopcy rozdzielają się dopiero pod domem, w którym mieszkają Zarzewscy. No co za przypadek, znowu dzisiaj się spotykamy.
Ja bardzo się śpieszę. Nic nie szkodzi, ja w tym samym kierunku. Chyba patrzę w drugą stronę. Zmiana planów, chętnie ci potowarzyszę. Chętnie ci potowarzyszę. O, no to dobrze, widzisz, bałeś się iść sam, to teraz masz partnera, żeby cię odprowadził. Same plusy, same plusy. Pozwól, że uścisnę dłoń młodemu, zdolnemu filmowcowi. Co pan robi? Proszę mnie puścić. Nie ma mowy. Widziałem ten film, na którym jest moja żona. I ten film jest na twoim kanale. A podobno nie tego nakręciłeś. Bo to naprawdę nie ja. Zobaczymy, co powiesz na policji. Zobaczymy, co powiesz w jeziorze. Aha, no tak, w jeziorze nie da się gadać. Puszczaj mnie! Nie jesteśmy na ty, gówniarzu. Dla ciebie, panie gówniarzu. Chodź. Co pan robi temu chłopcu? Proszę go natychmiast puścić. To nie jest chłopiec, tylko przestępca. Właśnie jest chłopiec. To nie jest chłopiec, pozwól mu wybrać płeć samemu. Idziemy na policję. Zostaw to grzeczne dziecko, bo sama zadzwonię na policję. Grzeczne dzieci nie napadają na sklepy i nie krzywdzą niewinnych ludzi. Znam Mikołaja od małego. On by nie zrobił czegoś takiego. Może nie zna go pani tak dobrze, jak się pani wydaje. Puszczę go, ale dopiero na policji. Zostaw go, bandyto, bo mnie popamiętasz, ale już. Stój. Babuszka uratowała. Co prawda facet jest totalnie pierdolnięty, że tak dziecko ciągnął. On może mieć więcej problemów za to, jak zachował się w stosunku tego Mikołaja, niż Mikołaj na to, że napadł na sklep. W ogóle nie chciał słuchać o tym, że to nie ja napadłem na ten sklep. Nie chciałam iść na policję, bo jednak to ja wrzuciłem ten film na swój kanał, ale ludzie wrzucają o wiele gorsze rzeczy. To prawda, ostatnio zgubiłem się na YouTubie i trafiłem na filmik, gdzie była pokazywana cipa. Nie byłoby w tym nic strasznego, gdyby nie to, że nie była zbyt zadbana. Po wyrwaniu się z rąk ojca koleżanki, Mikołaj chciał szybko schronić się w swoim domu. Nie spodziewa się jednak obecności ojca. O, cześć. Kurczę, mama chyba zamknęła tam dwa zamki, a mam tylko jeden klucz, ale dobrze, że jesteś, wiesz, bo chciałem z tobą porozmawiać nie przez internet. Wiesz, nasza ostatnia rozmowa to nie była miła. I słyszałem, kolego, że wpakowałeś się w jakieś kłopoty, prawda? Co? Wszyscy mnie posądzacie o najgorsze, a to wcale nieprawda. W nic się nie wpakowałem, nic nie zrobiłem. Nie krzycz. Po co tak naprawdę tutaj przyjechałeś, co? Na ile? Na 2-3 dni? Na 3. 3 dni to i tak bardzo długo. Widzę, kolego, że naprawdę masz jakieś kłopoty. A co ciebie to w ogóle obchodzi? I tak zaraz wracasz do Hamburga. Może niedługo to się skończy. A ty niedługo będziesz robił hamburga, bo patrząc po tobie, to nie wróżę ci dużej przyszłości żadnej, to... No, McDonald's to są raczej wyżyny. Zdecydowaliśmy z mamą o moim powrocie, tylko muszę pozałatwiać parę spraw, zamknąć kontrakt. Nie cieszysz się? Ostatnio też już wracałeś, też kończył ci się kontrakt. Tak, ale mieliśmy sporo kredytu jeszcze do spłaty i musiałem zostać. Obiecałeś mi! Już nawet skreślałem dni w kalendarzu! Słuchaj. Tym razem będzie inaczej. Zaufaj mi. Nie wierzę ci! Już nikomu nie mogę wierzyć! Mikołaj! Ej, o takie pytanie. Gdzie jest ich córka? Dawno jej nie było. Też nie bardzo zapamiętałem, kiedy mówiła, że może go wrzucić do jeziora. Wracaj! Dzięki Mikołajowi zrozumiałem, jak bardzo zawiodłem swoją rodzinę. Myślałem, że bardziej zależy im na pieniądzach. Modnych butach, smartfonach. Kiepski był ze mnie ojciec. Postanowiłem więc to zmienić i wrócić. Zdenerwowany Mikołaj postanawia udać się do kolegi. Po chwili jednak okazuje się, że ktoś na niego czyha. Dlaczego się tak spieszysz, chłopczyku? Właśnie, gdzie się tak po ciebie? Odwalcie się! Jak się odzywasz do starszych? Co to ma być? Musimy sobie pogadać, porozmawiać. No. Nosa nie schowałeś, koleś. Musisz to zaciągnąć kominiarkę na nosek jeszcze. Nie mam kasy! Ale nam nie chodzi o kasę. Nic się nie stanie, jak będziesz grzeczny. Jedziesz z nami. Jedziesz z nami, nie jadę! Siadaj na piekmiast! Już! Chyba nigdy nie byłem tak przerażony jak wtedy. Nie wiedziałem, czego ode mnie chcą, ani dokąd wiozą mnie ci ludzie. To był jak najgorszy koszmar. Chwilę później Mikołaj zostaje wprowadzony do piwnicy. Jest sparaliżowany strachem, ponieważ nie wie, co jest powodem porwania i jakie będą żądania porywaczy. To taki prank tylko, to taki content. Wyjdziesz za 10 lat, spokojnie. Co tam, mały? Podobała się podróż? Potrzebujemy więcej liny, jakiś worek. No, i weź zobacz, może telefon jakiś ma też, co? Jest. O, jest, widzisz? O! I nawet nie taki stary. Jeszcze zarobimy na nim, słuchaj, może. Dobra, kończymy. Nie mam czasu na ten gówniarz. Dobra, spadamy. Przynajmniej czapeczkę zostawili. A te ręce to masz tak związane, że bez problemu jesteś w stanie je po prostu wyciągnąć. Bałem się jak nigdy, ale żeby ich przechytrzyć, musiałem działać. Na szczęście zawsze mam przy sobie dwa telefony, bo jak nagrywam jakieś filmiki, to często dwoma telefonami z różnych perspektyw.
On wygląda, jakby się cieszył, że jest zamknięty w piwnicy. Dla niego to jest chyba super przygoda. Escape room! Zawsze chciałem pójść. Ja miałem cię zabić, ale jak zrobi to kto inny, to w sumie mi na rękę akurat. Nie odkładaj słuchawki. Przepraszam za wszystko, przepraszam za te głupie pranki, ale tym razem mówię na serio. Porwali mnie, proszę pomóż. Mówiłeś, że gdzie jesteś? W jakiejś piwnicy, w jakimś domu. Nie wiem dokładnie. Nie jechaliśmy długo. W piwnicy nie miałbyś zasięgu, kłamiesz. Nie, przyrzekam. Może to płytka piwnica, nie wiem. Jest ich dwóch. Chcą mi zrobić krzywdę. Mają broń? Nie wiem, całkiem możliwe. Jagoda, słuchaj, proszę cię. Przepraszam za wszystko, zrobię co zechcesz. Ja tak się zastanawiam, czy nie łatwiej byłoby po prostu zadzwonić na policję. Nie, Jagoda jest lepszym rozwiązaniem, faktycznie. Nie wiem, czemu sam nie zadzwoniłem na policję, tylko do siostry. Wtedy myślałam, że to moja ostatnia nadzieja. Jagoda mogła mnie namierzyć przez GPS i wezwać pomoc, zanim ci złoczyńcy zrobią mi coś złego. Wtedy to przynajmniej tak to sobie wyobrażałem. Chwilę po rozmowie z Jagodą Mikołaj słyszy za drzwiami zbliżających się porywaczy. Boi się, że usłyszeli jego telefoniczną rozmowę z siostrą. To mógł się tak kurwa nie wydzierać! Jagoda, słuchaj, proszę cię! Całe osiedle go słyszało! Krakowskie! A go porwali na Pomorzu! Zobacz, ta ina chyba będzie okej, co? Zwiążemy go ciasno, powinno wystarczyć. Ty, ale co on w ogóle zrobił? Nie mam pojęcia, na pewno coś przeskrobał. Zlecenie to zlecenie, trzeba je wykonać. No ale patrz, jak on wygląda. Cały blady się zrobił, może zostawmy go już. Jagoda, tak szybko? Nic ci nie zrobili? To się nazywa prankowanie! Nigdy mnie nie przestanie bawić Akademia Pranków Cheetos. Ha! Wiedziałem, że złapiesz pranksterskiego baksyla. No szkoda, że tego nie nagrywamy, to byłby hit internetu. Wiesz, jakie to uczucie, gdy ktoś robi z ciebie idiotę? Ty to wszystko zaplanowałaś? Jesteś wredna! Nie bardziej niż ty. Chciałam ci pokazać, jak się czułam, gdy mnie ośmieszyłeś przed całą szkołą. A nasi chłopcy nam w tym pomogli. Mam dosyć ciebie, mam dosyć was, mam dosyć tego kanału, mam dosyć wszystkiego! Zrobiliście ze mnie głupka! Ale nie nagrałam tego, a ty mnie nagrywałeś. Doceń to. Uchowam ten głupi kanał! Możesz go nagrywać, ale rzeczy, które nie krzywdzą nikogo. Coś takiego nie istnieje. Wszystko kogoś krzywdzi. Do mnie ludzie się prują, że jestem śmieszny w internecie. Pewnie niektórzy mają problem, że w domu mam czapkę! Nie myślałam, że chłopaki tak dobrze zagrają swoje role, a Mikołaj tak bardzo się wystraszy. Dlatego nie przedłużałam tego porwania. No, było mi trochę głupio, bo nie chciałam, żeby się przeraził. Po prostu chciałam dać mu nauczkę. Najważniejsze, że poczuł na własnej skórze, co robił innym. Byłem wściekły, że Jagoda zrobiła ze mnie idiotę. Ale również bardzo ucieszyłem się na jej widok. Dobrze, że tego nie nagrywała i nie wrzuciła do netu. Teraz wiem, jak czują się ofiary moich pranków. Już nie chcę się tym zajmować. Babka, którą napadli w sklepie, czuła się nawet gorzej. Mało brakowało, a przestałaby czuć całkowicie. Mikołaj i Jagoda wyjaśnili sobie wzajemne pretensje przed powrotem do domu. Wrócili w dobrych humorach i wszyscy zasiedli do rodzinnej kolacji. I teraz przyszedł Moskwa i wszystkich przy tym stole zabił. Co pan tutaj robi? Myślałam, że żeśmy sobie wszystko już wyjaśnili. Dlaczego go wpuściłeś? No, ale o co chodzi? Ja nie wiem, o co... Ten pan ostatnio szarpał i na mnie krzyczał. To dlaczego mi nic nie powiedziałeś? W ogóle co pan zrobił mojemu synowi? Co się dzieje? Nic, to znaczy prawie nic. No, trochę mnie poniosło, przyszedłem przeprosić. No w ogóle, ale po co poszło? Co jest grane? Chodzi o ten film na kanale Państwa Syna. Film. O ten film z napadu. Byłem na policji, wszystko wskazuje na to, że to nie on go nakręcił. No mówi, oczywiście, że nie, no mówiłem wam. Ale nikt mi po prostu nie chciał wierzyć, no. No dziwne, że nikt ci nie chciał wierzyć, ja nie rozumiem w ogóle dlaczego. Ale żałuję, że go wrzuciłem na swój kanał. No dobra, ale wiadomo kto nakręcił ten film. Ciągle nie, no ale policja cały czas działa. Jeszcze raz bardzo przepraszam, zachowałem się
Niestosownie. Spokojnie. Mikołaj też nie jest zupełnie bez winy. No ale dobrze, że wszystko się wyjaśniło. Dobrze, że się wyjaśniło, tak, super, żona żyje, córka żyje. Czemu wy wpierdalacie gówno? Dosłownie ktoś wam nasrał na talerze i wy to jecie. Twój mąż ledwo zrezygnował z pracy i już was nie stać na jedzenie. Ja wam pożyczę, naprawdę. Policja będzie chciała się z państwem skontaktować. Będą mieli do ciebie kilka pytań, ale nie denerwuj się. O nic nie jesteś oskarżony. A jeszcze, jeżeli będę mógł pomóc, to pomogę. I przepraszam za to, że do pana pyskowałem. Nie ma za co. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Mikołaj dostał pouczenie za rozpowszechnianie filmu z napadu w internecie. Policja zabezpieczyła jego komputer i telefon. Ale obiecała zwrócić. Okazało się, że mężczyzna w masce wilkołaka to zwykły amator tanich żartów. Dobrze, że wasz syn jest koneserem dobrych żartów, a nie amatorem. On takich rzeczy nie robi, on zna granice dobrego smaku. Minęły 2 miesiące. Po zaaranżowanym przez Jagodę porwaniu Mikołaj chciał całkowicie zrezygnować z robienia filmów. Jednak Jagodzie udało się go przekonać, żeby nie porzucał swojego hobby. Zarówno Jagoda, jak i Mikołaj wybaczyli sobie nawzajem głupie żarty. Słuchaj, syneczku, tu jest od nas prezent. Co ty mu kupiłeś? Odżywkę do włosów w Douglasie? To jest torba z Douglasa! Takie, jakie chciałeś. Na pewno ci się spodoba. Ty, no się kurwa nie myliłem, przecież to są perfumy Calvina Kleina. No to jest fajne. Kurwa, to jest telefon? Przepraszam, ja byłem przekonany, że to są perfumy Calvina Kleina. Chyba, że on mu dał telefon w opakowaniu po perfumach. To, co ty tylko tato? Od nas wszystkich, nie od taty. Co tylko tato? No wiadomo, tato, tato. Dziękuję wam bardzo, to jest super. Zrozumiałem, że bycie gwiazdą internetu nie może się odbywać kosztem innych osób. Nie? Jak to? Później, później mam pomysł. Babcia by zjadła. Na to spójrz się w kamerę. Uśmiech. Ta. Zaraz będziemy... Cheese. Popatrz. Zaraz tak. Będzie cheese. Nakarmię ci, tatusia. Popatrz. Patrz. Patrz kameru, patrz, bo więcej może tego nie być. Ale kurwa, cringe.